Pan Szachuś Klub na Liczes kontra Szachy V, Kacpra Majka. Moi drodzy, walczymy 1 na 1, czyli 20 najlepszych wyników liczy się do punktacji drużynowej, ale grać może każdy, nieograniczona ilość zawodników. Turniej towarzyski, 5 minut plus 2 sekundy na zawodnika, gramy 90 minut. Także bardzo ciekawy i taki zgrabny chyba turniej mi się wydaje. No, liczę na moją drużynę tutaj, że da sobie radę. I będziemy walczyć, także zapraszam serdecznie. Turniej będzie trwał 90 minut, tu jest wszystko, moi drodzy, napisane, trzeba czytać. Wszystko widać tutaj na tej mojej stronie wyświetlanej w tym momencie. Dobra, moi drodzy, za chwilę zaczynamy. Za 30 sekund przygotujcie się. Pamiętajcie, każdy punkcik ma znaczenie, nie stresujemy się, walczymy. No i za chwilę rozpoczynamy. Gramy o... to jest mecz towarzyski. To jest mecz towarzyski, moi drodzy. FM Garnek, kim jest ten zawodnik? Ale niespodzianka, dzięki. Wojtek Reza, witam Cię, Wojtku. No nie, no to Wojtuś to nas zasilił bardzo mocno. Ale fajnie. No to jedziemy, moi drodzy. Życzę powodzenia. Można dołączyć po starcie turnieju? Oczywiście, że można. Tu kapitan Spencer nam zaspał chyba. Tu jest link do turnieju, proszę bardzo. Zaraz, co się dzieje? To w ogóle ruszyło, czy nie? Parowanie graczy, przygotuj się. Ok, no to czekamy według instrukcji. Ale mamy mocną ekipę, słuchajcie. Jeszcze Alcybiad doszedł. Ojejku, naprawdę jestem pod wrażeniem. Dzięki, White. Coś długo paruje, właśnie. Wam też paruje długo? No czekamy. Dziwne, no to powinien... To jest... powinien tej... Ojejku. Liczesa tu... Coś odwala, niestety. No właśnie, wszystkim się chyba paruje. No dobra, nie paruje coś, czekamy cierpliwie. Ale to na pewno coś z liczesem, słuchajcie, dziwne to jest. Za dużo nas jest w teamie, że nas nie paruje. O, ktoś już gra, super. Dobra, piszecie, że już gracie, to zaraz nas pewnie tutaj połączy w pary. A faktycznie może też tak być, że słuchajcie, że jest nas zbyt dużo. To jest całkiem prawdopodobne, bo ile nas tutaj w ogóle jest w teamie osób? 171, no właśnie. A w teamie szachy jest 54, to nic dziwnego, słuchajcie. Ajajajajaj, to ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Słuchajcie, to niektórzy z nas będą czekali. No właśnie, za dużo nas, faktycznie macie rację. O rety, no to nawet ja nie gram, ale tutaj punktujący są, bardzo dobrze. No dobra, więcej będziemy gadać, a to jest też na pewno nauka na przyszłość, że taki skład trzeba zrobić mniej więcej wyrównany. No właśnie, to tego nie przewidzieliśmy. Tego nie przewidzieliśmy, moi drodzy, niestety. No faktycznie, mamy tak gdzieś 3 do 1, nie? W składzie. Bardzo chętnie będę komentował. Proszę bardzo. Akademia Szachowa Mat kontra Kacper. Wódz, przywódca tamtej drużyny, ale... Białymi gra Kacper. No i co tutaj się zadziało, moi drodzy? Zobaczmy, jaki debiut był. E4, D5. No tradycyjnie Kaczmaro D5 sobie rozgrywa. Jak to wygląda? To wygląda bardzo dobrze u czarnych, moi drodzy. Ten pionek jest dosyć ciekawy. Tutaj jakiś goniec na B4. Skoczek ma szansę wejść na C2. No bardzo groźnie to wygląda, ale mogą sobie panowie trochę pomyśleć. Ale poczekajcie, ja troszkę cofnę. Poczekam, bo zaraz może mnie sparuje. Muszę tego pilnować. Zresztą tutaj to troszeczkę też widać. No nie, no słuchajcie, no to faktycznie troszeczkę tak
wyszło nie teges, bo jakby było na przykład z 10 drużyn, to by było bardzo optymalnie. Faktycznie by nas parowało. No właśnie. Klęska urodzaju, tak zwana klęska urodzaju. Tam debiut to była obrona skandynawska. No dobra, jeszcze raz cofniemy. No tutaj według mnie Kacper zagrał taki troszkę dziwny wariant, bo nie powinno się tutaj zbijać pionka. Już tu czarne przechwytują porządną inicjatywę, co właśnie Kaczmaro pokazał w tym momencie. No, ale hetmanem? Aha, musiał. No i według mnie ta pozycja czarnych jest ciekawa. Bardzo ciekawa. No właśnie. Siemanko. Witam cię serdecznie. Zadymka. No cóż, zobaczymy, czy w ogóle przyjdzie nam zagrać partię. Kto jeszcze nie gra w tym momencie, moi drodzy? Kto jeszcze z was nie gra? Ale się porobiło, faktycznie. No, widzicie, ale to dobrze. No, przynajmniej na przyszłość będziemy wiedzieli, jak reagować. No, ja jeszcze nie rozegrałem żadnej partii. Pewnie większość z nas też nie. Też czekasz. Też czekacie. No właśnie, no właśnie. Za dużo nas się porobiło w naszym klubie, ale świetnie, 177 osób. Dzięki serdeczne za to. No u Kacpra po prostu jest mniej ludzi, albo u nas jest za dużo, no ale nie może być za dużo. No, znaczy chodzi mi o to, że lepiej żeby było za dużo niż za mało. No cóż, no jest jak jest, nic nie poradzimy na to. Nic na to nie poradzimy. Musimy poczekać. I mamy 5 do 5 póki co, no właśnie, ale nie grają wszyscy. Ajajajajaj, no to jest właśnie to. Zobaczę, czy Kacper streamuje u siebie. Prawdopodobnie tak. Zobaczymy, co tam mówi. Jeżeli jest. Czy Kacper streamuje? Nie widzę, żeby Kacper streamował. O! Przypadł mi zawodnik tutaj. Spróbujemy obciąć i zagrać E4. C5. No to jedziemy. Jakieś lewe B3. Tak, więcej drużyny byłoby na pewno, by to płynniej szło. Zgadza się. No cóż, mamy jak mamy. Musimy sobie z tym radzić. Dzień dobry, Barley. No to ucięcie czasu może spowodować u mnie porażkę ze względu na brak tego czasu. No trzeba spróbować grać w miarę szybko, agresywnie. Spróbuję to uczynić, co łatwe nie będzie. Dobra, gdzieś tam się wbijemy do środka, postraszymy. Jakiś C3, D4 będę chciał zagrać. Taki jest plan. Dzień dobry, dzień dobry. A, już się przywitałem z tobą, widzicie, skleroza nie boli. I teraz C3, D4, taki jest plan tutaj. Nie paruje nas, słuchajcie, bo jest za dużo nas w klubie. Pierwszy mecz wygrany. No ale ktoś tam gra dobrze, no ktoś tam coś tam gra. Mam nadzieję, że każdy chociaż jedną partyjkę zagra. Tutaj w zasadzie mogłem wybić. A, i mogłem już wybić na... No dobra, nie wybiłem, tutaj wybicie też jest ok. Dobra, zbijamy tutaj, pewnie wejdzie bicie. Damy szacha jakiegoś może. Dajmy szacha. Nie, nie damy szacha, zbijemy pionka. Bijemy. Pionek więcej. Piszecie, że właśnie mniej ludzi jest u Kacpra, dlatego punkty szybciej zdobywają. No, no właśnie, jest to bardzo prawdopodobne, że tak się dzieje. No cóż, nie przemyśleliśmy tego faktycznie, że tak może być. No nic na to teraz już nie poradzimy, trzeba to dograć. Następnym razem coś będziemy myśleć.
Trzeba klub podmienić na chwilę, żeby wszyscy zagrali. No, teoretycznie można to zrobić. Chyba. Choć nie wiem, ja tego próbować nie będę w tym momencie. Tutaj w tej pozycji sobie zaraz zagramy wieżą na D1, wyprowadzimy wszystkie figury, tu jest problem ze skoczkiem, zawsze mogę go wybić, zepsuć strukturę. Tutaj też trzeba uważać właśnie na takie ruchy typu wieża musi być broniona, bo tam bym mata za chwilę dostał. Klubu nie zmienimy za żadne skarby, dzięki. No to w takim razie pewnie przegramy tę bitwę, ze względu na to, że układ sprzedał więcej ludzi. Widzicie, to tak jak 300 Spartan zadziałał sprytnie, wyczekał nas. Co trzeci mecz może parować, no właśnie. No właśnie. Witam cię, Pepe. Mam problem od miesiąca, gram w szachy i cały czas robię progres. I nie mogę się zatrzymać, mam już 2400 elo. Czy jest granica ideału? Ojej! Gratki! Granica ideału to... ciężko powiedzieć. Bardzo ładny wynik, tak mówiąc wprost. No to zdobywamy tutaj już wieżę. Obcięcie czasu się opłaciło. Ok, dzięki. No, drużyno, zdobyłem jakiś punkt dla nas. Wleciała trójeczka. A jak to będzie wyglądało? Wiecie co? Myślę, że tu zawodnicy... już czytam wasze komentarze. O, ja już mam kolejnego zawodnika. Myślę, że zawodnicy z rankingiem takim 1500 i mniej mają bardzo duże szanse tutaj natrzepać punktów, tak mówiąc brzydko. Więc liczę na was bardzo mocno. Nie dajmy się. Różnica punktowa jest na razie niewielka. Gambit hetmański przyjęty sobie postanowiłem zagrać. I myślę, że tu już mam całkiem niezłą pozę. Tylko kwestia właśnie zawsze tego wykorzystania. Tutaj jakiegoś szacha trzeba było umiejętnie jakoś pograć. No wyprowadźmy wszystkie figury. Bo tak zrobić trzeba. Przeciwnik się na mnie rzuca. Słusznie. Rzućmy się i na przeciwnika. Czy pójdzie na B1, to zostawimy taką pułapkę. Zagramy tu, a jak zagra tak, wszystko do końca wybije i goniec na końcu na F5 da mata. Jeżeli pójdzie na B1. A musi iść na B1 przecież. I skoczek E. Od razu zagramy skoczek E7. I teraz jak zagra tak, to bijemy na końcu tam skoczkiem. Znaczy przedostatni ruch skoczkiem. A, jednak nie, ale to nie szkodzi. Można przerzucić tego skoczka. Ten goniec zawsze ucieknie. A figura jest wyprowadzona. Szacholudy. No tak, to wymyślili. Szacholudy. Ale to jest takie ogólne pojęcie, nie szachusiowcy. Powiedzmy. Okej. Okay. No lecimy dalej skoczkiem. Gdzieś tam trzeba się wbić. Może tam. Spróbujemy. Ewentualnie zaraz jakieś tutaj pułapeczki na F2. Może coś zrobimy. Zobaczymy. No przeciwnik ma na pewno problem rozwojowy. No wybicie. Wróćmy. Jakiś H5 zaraz spróbujemy zagrać. Tutaj pionami napiera mocno. Jakiś skoczek wejdzie, ale chyba nic skoczek nie podziała, mam nadzieję. A dzięki, dzięki, że ci się podobało. Dobra, musimy tu drapać te pioneczki. Uwolnić wieżę. Jak wymienimy tę wieżę, to tam będziemy działać mocno. A tutaj się chyba pomylił, bo tak mogę. A po wybiciu tym odbijam. Okej. Okay. Hop. Kolejny pionek wzięty. Na czas trzeba oczywiście uważać, już gdy się zrobi berserka, nie ma się dodawanego czasu. Różnica 5 punktów. Przyjęty gambit hetmański, no tak na blica to może być bardzo ciekawe.
Dużo z tych fajnych debiutów pułapeczek. Ja muszę trochę materiałów o tym porobić, bo wiem, że jesteście tego głodni mocno. Tak, polecimy. Tutaj może zagrać w sumie, ale to nie szkodzi. Tam polecimy później. A tutaj jest jeszcze prześwit na te dwa gońce. Faktycznie. To jednak dobrze, szachuś, zagrałeś. Nawet jak goniec F6 nastąpi, to tam można zbić i tu, ale pionek może uciekać, a trzeba uważać, a to wtedy może nawet tak chyba zagrać. Ewentualnie zbić, nie dawać przeciwnikowi żadnej szansy takiej na kontrę, mam nadzieję. Co poszło? Tu poszło. Okej, okay, no zbijmy tutaj pionka. Ojejku, tu podstawiłem. To będę musiał zbić tu. Dobra, tutaj sprytnie sobie pogrywa. Tutaj podstawka. Znowu podstawiłem. Nie podstawiłem, bo tu jest bicie z matem. Ajajaj, ale tu podstawiłem. Poczekajcie, jak on mi zbije tu, to ja będę musiał zbić skoczka. Ale taktyka się porobiła. No ale gońca zbić musiałem raczej. Właśnie nie wiem, Adamie, kiedy będziecie grać. Krzysio Ludy? Nie, chyba to. Nie, słuchajcie. Głupia nazwa. Szachusio Ludowcy może. O, nie, też bez sensu. Nie, w ogóle nie bawimy się w to, słuchajcie. Nie ma takiej opcji. Co tutaj poszło? Tak poszło. Co ja tutaj widziałem? Niech mi ktoś podpowie. Ja tutaj nic nie widziałem. Zaraz. Ja tutaj bicie widziałem. Zbijmy gońca. Oddam jedną wieżę, ale mam dwie figury za to. Nie, źle zrobiłem. Tu mogłem wybić grożąc matem. Aj, pokracznie pograłem. Pokracznie. Wybijmy. Nadal jest przewaga, ale mogłem mieć trzy figury za hetmana. Za wieżę. No, mat na B2 widziałem właśnie, tylko że musiałem wybić i tam. Znaczy, ten skoczek już z D3 by poszedł, ale tak, tak. Za szybko pograłem. A to jest kwestia właśnie, presja troszeczkę czasu, który mi ucieka, chcę zdążyć. Tak, tu jakieś już widełki grożą. Te skoczki zabójcze, zobaczcie. Gońce z tyłu je tam będą wspierać. Na pewno pionki również. Nie, pozycja jest oczywiście wygrana, tylko to trzeba jeszcze wykończyć, rzecz jasna. Dobra, podeprzyjmy tutaj. Ucieknę teraz wieżą gdzieś i tego piona może zdejmę. Szacha można dać. Tutaj można zagrać. Potem szacha próbować dać. Tego króla spędzić. No tak, tak można zagrać, faktycznie. Remis drużynowy. O, to nadganiamy. My jesteśmy szacholudy. Dajemy maty, czynimy cudy. Trochę nie po polskiemu. Chyba to było powiedziane. No nie wiem. Moi drodzy, tutaj zostawiam wam do wymyślenia nazwy fajnej. Szkoda, szkoda. Szkoda, że nie wszystkich paruje. Widzę, że niektórzy niestety tracą cierpliwość. Z Dawidem będziemy grać jutro. O godzinie 15. Nie wiem, kto to jest Szymcio, nie mam pojęcia. No i para gońców tutaj robi robotę teraz. Szacha mogę wtrącić na szczęście. Tu również, potem tu. Może tam wieżą, król tu. Chyba wieżą zagram później tutaj, jeżeli zbiję. No tak, wieżą na C2. Proszę tutaj się wyrażać, moi drodzy. Dave. No nie nasza wina, po prostu jest nas za dużo. Znaczy proporcje drużynowe nie są równe. Dzięki. No zdobyłem kolejny jakiś punkcik. O, słuchajcie, prześcignęliśmy tutaj na razie drużynę przeciwną. No, staramy się, staramy się. No niestety będzie też tak, że troszkę będziemy czekać na partię. Mam nadzieję, że wszyscy zagrają.
Z Dawidem będzie meczek czteropartiowy, 15 minut plus 10 sekund. Dosyć długie tempo. No cóż, jak to się prezentuje aktualnie? Zobaczmy. O, już nie zobaczymy. Dobra, ucinam ten czas. Zobaczcie, że... O, przeciwnik też uciął. Bardzo odważnie. Czy ktoś jeszcze na czacie jest, który nie rozegrał partii, moi drodzy? Dajcie znać. Zagramy sobie taki wariant z hetmanem na D4. Sitoi, jeszcze nie grałeś. Kiedyś o tym wariancie, który teraz rozgrywam, nagrałem materiał na YouTube, jak grać sycylijską. Taki dosyć powierzchowny dla początkujących, ale polecam. Taka trochę inna wersja sycylijskiej z tym hetmanem na D4. Myślę, że dosyć ciekawa. Tutaj sobie odejdźmy królem, żeby nie było niespodzianek. I kolejna wieża wchodzi do gry. Bardzo prosto się rozwija figury, a pozycję mamy bardzo sympatyczną. Oczywiście czarny tutaj też jest w porządku, żeby nie było. Znaczy, osoba grająca czarnymi zdecydowanie. Tutaj właśnie można chyba wybić. Źle zrobiłem. Wybicie nie było dobre, bo tam traciłem, więc pionka nie biorę zdecydowanie. Nie, wybicie nie było dobre. Okej. Spróbujemy tak zagrać. A będę musiał tym wybić. Dobra. No widzicie, tak to jest, jak się nie gra swoich pozycji. Spróbujemy wymienić hetmany. A, no dobra. Teraz to okej. Wróćmy. Dwie wieże na hetmana z rozbitym królem. Nie wróży to niestety nic takiego dobrego, powiedzmy, ale powalczmy. Tutaj się pakuje, niestety będę musiał tak zagrać. Wybił. Tak zagrajmy. Tutaj hetman. O, ładnie. No i o problemy. Mogłem swoje debiuty grać jednak. No pograłem trochę kiepsko, niestety, niestety. I tutaj mnie za to karze mój przeciwnik. Słusznie. Słusznie, no jest po mnie. Jest po mnie. To już jest przewaga czarnych ogromna. Ja nawet nie mogę nic zagrać aktywnego w tej pozycji. Spróbuję otworzyć tamtego króla trochę, ale to jest bardzo ciężkie zadanie. Tutaj zbijmy. Jedynie co, to jakiś czas może tu mnie uratuje nieco. Wieża nawet jest nieaktywna. Bardzo trudna pozycja.
To już w ogóle ciężko. Podstawiłem. Nie zauważył przeciwnik. Matowanie, matowanie, matowanie. Dostanę mata, niestety. No drużyno, nie popisałem się w tym momencie. Ale mnie ograł. Ale to jest też pewnie wina tego, że nie gram swoich debiutów i tam no nie pograłem jak trzeba, nie? A mam za swoje przynajmniej, nie ma co kombinować, trzeba grać swoje, moi drodzy. Na 3 minuty... Co tutaj piszecie? No Dawid też będzie grał, no ja wiem, że będzie grał. 15 plus 10 to takie ciekawe tempo. Na żywo byłoby spoko, ale na... Słuchajcie, mamy przewagę 20 punktów, bardzo dobrze. Mimo wszystko, bardzo fajnie. 250 ludzi, a słuchajcie, no po naszej stronie jest 193 osoby. A u przeciwników 63 osoby, więc no właśnie. Słuchajcie, ale Kocichowski będziemy grać później jeszcze 6 partii 10 plus 10 któregoś innego dnia. I jeszcze jednego dnia zagramy sobie 10 partii 5 plus 0. Także spokojnie, zaczynamy od najdłuższego tempa. No właśnie, paruje nas długo. Paruje nas długo. Mamy przeciwnika. Kuba 14 wit. No znowu D5 sobie niech pójdzie. Może gambit, przyjęty gambit hetmański. Weźmy tego pionka. I E5. Ok. Nie paruje cały czas. Bardzo mi przykro. No nic na to nie mogę poradzić. Jak przepcha to tutaj. Tu próbujemy zbić i tutaj. Chociaż gońcem można było, ale wybił, ok. Skoczek wisi, jakiś taki ruch ewentualnie to tam. Długa roszada. O tak można zbić i zagrać skoczkiem na D4. Jak zbije tu, to gońcem zawsze odbijemy ze świetną pozycją. No właśnie, tak przeciwnik zagrał, ma pionka mniej. Ok. Pion więcej w bardzo symetrycznej pozycji. Dzień dobry, Antku. Wiesz co, sorry, ale to właśnie chodzi o to, że jest nas po prostu za dużo. Za dużo jest nas w drużynie, dlatego tak jest. Próbujemy tutaj wymieniać wszystko. Przy pionku więcej. I w takich sytuacjach król do centrum, ewentualnie jakaś wymiana po drodze może się zrobi. Ok. Nie paruje cały czas, kurczę blade. Zastosujemy pułapkę. Jeżeli zbije, to tutaj zagramy wieżę i po skoczku będzie. A jeśli tu, to tu bronimy na B7. I za chwilę wieża D7.
Wypędzając tego skoczka, nie trzeba na siłę tam gdzieś grać na E2, coś tam zbijać, nie dajemy przeciwnikowi. Staramy się nie dawać przeciwnikowi szansy, żeby miał opcję na wybicie. Teraz zagramy tutaj, zwiążemy wieżę i grozi skoczek E8. Nie król E7, bo jakiś szach z odskoku będzie, więc skoczek E8 grozi. Tam wieża może zagrać na przykład tutaj, żeby skoczek mógł odejść i bronić po tym wieżę, ale ja i tak zagram skoczkówkę w ten sposób. Ewentualnie pomyślę może jeszcze nad czymś. Zobaczymy zresztą, jaki ruch będzie przeciwnik uskuteczniał. No właśnie, zagrał troszkę źle. Lekkie ściny na streamie. O kurcze blade. Wybaczcie. Nie wiem, co się dzieje w sumie. Powinno być dobrze. Zaraz to sprawdzimy. Zaraz to sprawdzimy. Sorry, po tej partii zaraz sprawdzimy. Faktycznie coś tam ze zgubionymi klatkami jest. Powinno wszystko działać. Może gdzieś tam internet mi jeszcze coś chodzi. Zaraz sprawdzę. Okej. Słuchajcie, ja sobie wezmę na chwilę pauzę i za chwilę wrócę. Zobaczę, co tutaj się dzieje. Sekundkę, zaraz do was wracam. Coś tam było przesyłane. Zobaczymy, czy... Ojejku, dobra. Dobra, słuchajcie. Cóż ja mogę powiedzieć teraz? Pewnie jest znowu kiepsko, co? Jak teraz to wygląda z waszej strony? Poczekajcie, a może... O tak może zrobimy. Jeszcze coś poprawię. Jest dobrze. Na pewno jest dobrze. No dobra, dołączymy do turnieju, lecimy dalej. Dobrze jest, ok. Chociaż zgubionych klatek mam 58%, to dziwnie. Ale jak działa, to w porządku. Bo tam, słuchajcie, na laptopie mi się ładował film 5-godzinny, więc może i dlatego. Może. Troszkę spadają klatki, ale nieznacznie. Nie paruje, no właśnie. Kurczę, Felek. No właśnie, właśnie. Nie było to dobrze przemyślane, co? Ale przy czterech drużynach już chyba byłoby w porządku. No jak wszystko działa, to w porządku, niech tak będzie. Dobra, obcinamy czas. Nawet nie wiem, z kim gram, ale przeciwnik obcina super. Bardzo się cieszę. C5 niech będzie. To z tym, którym grałem ostatnio? O, naprawdę? Kocisty smok? To ten smok, widzę, wymiata trochę. W sumie to nie wiem, czy ja dobrze zagrałem teraz ten debiut. Um.
Okej. Zobaczcie, podstawiłem znowu, ale muszę tak zbić. Muszę oddać tego hetmana za dwie lek za wieżę i lekką, bo inaczej nie będę miał w ogóle nic. Ale podstawkę zrobiłem. Nieprzewidywalną dla mnie. Tak się chce przerzucić. No jak nie uaktywnię figur, to będę miał duże problemy. Tutaj za chwilę zagramy. No, będzie jedna wymiana nieunikniona. Przeciwnik na pewno będzie wymieniał. Co? Niespodziewane posunięcie, ale przyjmę ofiarę, bo muszę to zrobić. Tu muszę wybronić. Teraz jak to stoi z figurami? Dwie wieże na hetmana. Nie najgorzej, ale pozycja czarnych jest trudna ze względu na pozycję. Kurczę, ale on dobrze gra, muszę przyznać. Bardzo dobrze gra i bardzo mnie zaskakuje mnie przeciwnik. Zostawię tego gońca, oddam tę wieżę. Nie chcę pionka stracić. Goniec zawsze trochę mi króla przytrzyma. Kurczę blade, ale dobrze gra ten zawodnik. No, wracam. Jakiś remis? Może tak spróbujemy? Ambitniej. Moje ambitnie to wiecie, jak może się skończyć. No właśnie. Tak się może skończyć, że zaraz. No tak, przegram. No, tutaj jest bicie. Znowu mam w plecy. Dobra, poddaję tę partię. Nieźle. Pewnie tak, pewnie ktoś nowy, no tak też bywa czasem. Antko 2009. Ja obcinam czas, słuchajcie, z tego względu, żeby próbować punkty, więcej punktów robić. Jak mecz klubowy na tym też polega, żeby próbować grać mocniej, szybciej. Przeciwnik nie obcina czasu, więc muszę starać się grać szybko. C6, ciekawe. Z opcją F4, tutaj nie puszczamy na G4 nikogo. G5 chyba jest spoko, ale to też jest takie posunięcie dosyć odpowiedzialne, bym powiedział. Może wtedy i tak zagramy. Ciężko powiedzieć, jak ocenić tę pozycję. No dobra, jest. Tu wybijemy, tu zagramy tak. Jeśli skoczek, to tu mi wchodzi, na G3 później. No właśnie. No nie mam wyjścia, muszę tak grać. Tylko dwie Adamie zagrałeś, ale to dobrze, że chociaż zagrałeś cokolwiek. Czy jeszcze ktoś z czatu nie grał partii żadnej? Dajcie znać. Okej. Aha, bo pionka mi wziął, spoko. Ale para gońców może mi zrekompensuje to za chwilę. Długa roszada i jakaś tam opcja G4. Szaleńczy atak na przeciwniku spróbuję uskutecznić. Długoż. I lecimy tam za chwilę. G4. Też goniec D3 za chwilę. A tu się pakuje pod związanie przeciwnik. Chyba to nie jest dobry pomysł.
No tak. Teraz grozi G5, już nie grozi, ale tak grozi. Tutaj naciskamy na punkcik. Teraz będzie groziło G4. No, przeciwnik proponuje remis. No nie, absolutnie. Nie zgadzamy się. No tak patrzę właśnie, że dysproporcja w zawodnikach, niestety, w pojedynku klubów nie wygląda to dobrze. Ewentualnie taki jakiś na przykład turniej, ale to wiecie, to wtedy podziękujesz za grę z nowymi kontami. No tak, Kubuś, powiem ci, też tutaj trafiłem dwa razy na zawodnika, który ma 1500, a wymiata. No ale to nikomu nie szkodzi, znaczy nie broni, żeby założyć nowe konto, aczkolwiek... No, to są właśnie takie na zasadzie. No, nie wiem, co powiedzieć w zasadzie w tym momencie. Ale dzięki, że byłeś, Kuba. My będziemy walczyć do końca. Padł do kociołka za to kwiszem Nakamura. To pewnie jakaś bajeczka. Jeżeli ktoś się ukrywa. No, wiesz, my jesteśmy już z takiej daty, że tak powiem, że nie ma co się ukrywać. Imię, nazwisko w niku, kto kim jest. Liczymy też na pewno na uczciwość zawodników, ale absolutnie tutaj ja nikogo nie oczerniam. Broń Boże, moi drodzy. Mój przeciwnik dwa razy nieuczciwie ograł według mnie. Ja pograłem słabo, ale trzeba przyznać, dobre ruchy wykonywał, bardzo dobre. Nie grałeś żadnej Radman. Kurczę, szkoda, szkoda. Tutaj spróbujemy tam się wpakować wieżą i będziemy grozić fajnym strzałem na H5. Zobaczcie dominację figur białych w tym momencie. Skoczek fantastyczny, goniec w ogóle nie gra jak. Goniec tu pilnuje, zaraz wieża wchodzi. Są jasne tutaj opcje na zwycięstwo. Dawid pod nikiem się ukrywa? Chyba nie, zapytam Dawida. Nie sądzę. No może kościsty smok? Nie, bo smok? Nie, według mnie nie. A jeżeli tak, no to tam... Co to komu szkodzi? Jeszcze Dawid nie grał swoich debiutów, dlatego może nie. Nie. Tutaj, słuchajcie, nie szukajmy dziury w całym, spokojnie. No pewnie, że Dawid tutaj na pewno nie gra. Okej, tutaj wieża H4, wieża F5 pewnie zagra. Jakaś wieża tam może wlecieć na D8. Strachy na lachy tu uprawiać, potem skoczek tu. No próbujmy tak, spróbujmy zagrać. Tak jeszcze można. Ciekawe. Tak? Szach. Jak wieża, to skoczek H6, a jeżeli... No to skoczek H6 mimo wszystko. Dzięki. Drużyno, zdobyłem jakieś punkty, ale mamy dużą przewagę, sporą przewagę dosyć, także fajnie. Lecimy dalej, moi drodzy. Powiem wam, bardzo fajny w ogóle ten pojedynek klubów. Właśnie byłby, jeżeli byłoby zawodników podobna ilość, lub może trzy kluby by to wyrównały. Cztery na pewno, jakby cztery kluby grały jednocześnie, to by było bardzo ciekawe. No zobaczymy. Na razie fajnie, że zaczęliśmy. Wiem, że nie wszyscy grają, także sorry, że tak wyszło. Nie spodziewałem się, w ogóle nie przemyślałem sprawy, że tak może to wyglądać. Jest nas 209 osób w drużynie, moi drodzy. 209. Świetnie.
U Kacpra jest 65, no to widzicie tą dysproporcję. Zajęcie na żywo, czy prowadzimy? Ale o kim mówisz? Pytasz mnie, czy ja prowadzę na żywo zajęcia? Tak, prowadzę. Ty już czekasz 43 minuty na partię, jak mi przykro, naprawdę. Naprawdę. Kurczę, blade, no. Nie wiem, co mam powiedzieć w tym wypadku. Kacper chyba nigdzie nie streamuje, nie wiem, nie widziałem. Streamuje? A dajcie link, bo nie widziałem. Gdzie streamuje? Przecież na YouTubie u siebie nie streamuje. Na Twitchu streamuje może? Aha, nie możecie podać linku. Ojej. No wejdź sobie w ten klub, Karol, i sobie i poczytaj informacje. Na Twitch streamuję, to dajcie nazwę. Dzięki, Guci. Chociaż będzie ci ciężko zagrać pewnie partię. Zobacz, ja tak długo też czekam. Niektórzy zagrali z dwa razy, a niektórzy nic chyba. Adamie, już przeczytałem twoją wiadomość, dzięki. Nazwę tylko mi podajcie Kacpra. Kacper Majek, po prostu, ok, dzięki. Już tu go wyszukamy. Jest Kacper, ok. No, Kacper streamuje, gra sobie tutaj spokojnie w szachy. Od razu wam wkleję link, to możecie do Kacpra sobie zajrzeć, żeby miał troszeczkę więcej widzów, będzie mu na pewno miło. No i sorry. No właśnie. No właśnie, właśnie, właśnie. Fajnie, że jesteście już u Kacpra. 170 osób ani razu nie zagrało? No rety. Słuchajcie, plan na dzisiaj jest taki, że ten turniej zakończymy sobie po 40 minutach jeszcze. Później zrobimy sobie przerwę dosłownie takie jakieś 15 minut i wracamy ze streamem na drugi turniej. To będzie wyglądało. I też powiem co i jak z tym turniejem po drodze. Dajcie szansę chłopakowi, on jest, wiecie, młody chłopak, fajnie się tutaj rozwija. Dobra, mamy przeciwnika. Okej, zagrajmy te D5 również. Tak, jak ja wszedłem, to miał 9 widzów. No, widocznie tam się pojawiliście u niego. Fajnie, fajnie. Jego pierwszy stream na Twitchu dopiero, bo głównie na YouTubie działał, więc też spoko. Na pewno po turnieju zrobimy tam do Kacpra rajda i będziecie mogli mu zapewne pozadawać jakieś pytania odnośnie tego turnieju, czy by coś zmienił. Bardzo chętnie byśmy jakiś rewanż może zagrali w niedalekiej przyszłości. Mój mecz z Dawidem, tak, będzie w niedzielę o 15.
11 punktów, super, dzięki. Wymiana. Tutaj czarne nie mają problemów żadnych z rozwojem, zobaczcie, w tym wypadku. Dzięki serdeczne, Andrzeju. No, wymieniamy, tu pionek wisi na końcu. Tu wisi, potem skoczek wisi. Goniec wisi. Z Dawidem, moi drodzy, z Dawidem będzie tak. 4 partie, 15 plus 10. Innego dnia sobie zagramy tempem 10-minutowym, tych partii będzie więcej, bo 6, a kolejnego innego dnia sobie zagramy, to jeszcze nie jest ustalone, zagramy sobie 10 partii 5 plus 0. Więc na razie zaczynamy sobie od takiego dłuższego tempa. Myślę, że dla kibiców to też będzie fajne, bo będą mogli sobie pomyśleć nad planem spokojnie, tam strzałeczek postaram się trochę namachać podczas gry. Żebyście też coś tam, powiedzmy, z tego skorzystali. Skoczek to tutaj. Tego piona za chwilę wezmę. Okej, okay, no i tego pionka... Aha, on może tak zagrać. Tego nie przewidziałem. Tak, zagrajmy tu. Będziemy próbowali szli. Będziemy próbowali iść. Ale zaraz tu. Nie, no biję przecież, jestem szybszy. Zapomniałem o tym. Okej, dzięki. Moi drodzy, jakieś punkciki urwałem przeciwnikom. Tak, jutro. Dzięki, Artux. Dzięki, miłego weekendu również. Fajnie, ostatnio mi tam rzucacie troszeczkę tych subskrypcji i dzięki za te punkciki w ogóle. Nie wiem, od czego to zależy, ale mam tutaj coś takiego, słuchajcie, może ktoś z Was się zna. 10 subskrypcji na 15 aktualnie. Do 15 chyba muszę dobić i nie wiem, tam się coś odblokowuje, jakieś emotki, nie wiem, dajcie znać, ja się na tym nie znam. Ale dosyć ciekawa opcja chyba się pojawi, nie wiem. No ale to, ojejku, co ja tutaj zrobiłem? Jest, scena, nie ta scena. Dzięki w ogóle za wszystkie subskrypcje, bo to też jest bardzo miłe. Ojejku, zagadałem się. Hop. Tutaj wybicie jest szybkie. Okej, centrum silne. Dziwię się, że ludzie tak grają, aczkolwiek tak się też gra. Tu trzeba chyba zagrać E5. Przedłużam ruch skoczek F6, żeby nie było gońca na G4. Skoczek F3, przepraszam. No właśnie, teraz już mogę zagrać. Cześć, Tony Lambada. Lubię to i to. Lubię tę platformę i tę. Emotki dla subskrybentów możesz sobie stworzyć i dodać. Mogli już... A, spoko. No to coś takiego stworzymy, te emotki, słuchajcie. Na YouTube jakieś mamy emotki. Ja muszę to dopracować jeszcze z moim, powiedzmy, grafikiem, który się też fajnie uczy i fajne rzeczy robi. Także zobaczymy, co i jak. Aha, 15 subów i będę miał jedną emotkę dopiero. Okej. Okay. Zatem zachęcam do subskrypcji. Jeszcze 5 mi brakuje. Może dzisiaj się jakimś cudem uda zebrać. Zobaczymy. Na YouTubie, słuchajcie, tam jest opcja wspierania za piątaka miesięcznie i tam są emotki Tala, Kasparowa. Zobaczcie, jeżeli ktoś chce zobaczyć tam to, czy takie emotki ewentualnie Wam odpowiadają. A może ktoś potrafi stworzyć fajne emotki, to bardzo chętnie nawiążę współpracę. Właśnie, czy ja mogę zbić tam? Dobra, nie będę ryzykował. Pewnie tam bicie jakieś by było.
Nadal pozycja białych jest lepsza, tutaj po czarnych polach sobie skacze. Wskoczę tutaj, bo dlaczego nie? Gdzieś tę wieżę postraszymy. Tutaj muszę uważać na to pole. F2. Za chwilę zagramy wieżą na F1, żeby tu przypilnować i hetmanem na G5 spróbować dać mata. Skoczek broni F7, więc wieża się nie zasłoni. Goniec pięknie po diagonali działa. Nie paruje ci, Adamie. Kurczę, blade, sorry. 12 punktów ode mnie, ale jak z komórki. Syn prosi o chwilę uwagi. Spoko. Pozdrawiam. Kurczę, szkoda, szkoda, że tak właśnie wychodzi, że musicie czekać. Idziemy po mata. Grozi bicie. Tak, jeszcze to tu. No tak, H6 tutaj i tu będzie wisiało. Okej. H4, H5 trzeba rozbijać. Zbił hetman, tu grozi bicie. Zbijmy, a źle zrobiłem, bo odbija tutaj. Ja pójdę tam, on mi zbije wieżę, ja tutaj. Co to za pozycja? Już nie poatakuję sobie za bardzo. Wieżą? A to mnie nieco zaskoczył. To tak. Tam i tam. Chodzi o to, że hetman broni tutaj. Ja wcale nie chcę jakiegoś tam szacha dać, przy okazji by się przydał oczywiście, ale gońca też mogę tutaj sprzątać. Za chwilę, jak dobrze pójdzie. A jak goniec zagra tu, to bicie i tu wisi. Tylko ja mam minutę jeszcze. Paruje. No właśnie. Słuchajcie, po turnieju wskoczycie na chwilę do tego, do Kacpra i można tam na czacie z nim pogadać pewnie. A masz rację, White. Mogłem skoczkiem zbić wieżę. Gdzie w ogóle ja myślę? Ale wiesz co? Nie ma tego złego, bo zobacz, że tu wisi bicie i tu wisi bicie. Wszystko wisi, więc biję teraz. Chociaż to mogłem, to dostałbym tu, nie chciałem kontra, też mogłem tak zagrać. Ale z uwagi na czas, jaki mam... No właśnie, tu poszło. O, rety, rety. Tak, zagramy sobie, żeby tutaj wybić i tu atakować. Okej. Okay. Sprytnie, ale sprytnie. Niech będzie tak. Tu może zagrać. Nie przewidziałem tego. Ale ja zbiję i szybko chyba pójdę pionkiem. Mogłem tak od razu zrobić. Chociaż z drugiej strony jak pionek zbije, zasłoni hetmana. Okej. Teraz mogę zbić tu. W obronie. Czas mi się powoli kończy. Na primówach będę musiał lecieć. Dobra, to już zdążę spokojnie.
Dobra, udało się. 5 punktów zdobyte, moi drodzy. 5 punktów zdobyte. No i jest ok. Mamy jeszcze pół godzinki. Mam nadzieję, że ktoś tam z Was zagra. Oby. Siemka VMJC, witam Cię serdecznie. Jak moja drużyna w ogóle wygląda? Muszę tu kliknąć. Kto tu przewodzi? Szymcio, 2-1, 15, 26 punktów. Maciek PM Katowice, 22 punkty. Tutaj jakiś nieznajomy z Wawy, fajnie. Akademia, 19. Dony Korsz, Witek. No i ekstra, fajnie to wygląda, jak tam tutaj, moi drodzy, dalej. Właśnie, dużo nas, taki turniej właśnie jakiś arenowy, to wszyscy by grali bez problemu, nie? Grałeś tylko jedną partię, no właśnie. Teraz tę partię wygrałem. Dzień dobry, Seb23, cześć. Mamy ogromną przewagę, słuchajcie, prawie 100 punktów przewagi, ekstra, ale pograliście, moi drodzy. Ale pograliście świetnie. Pytanie, czy z szaków się utrzymuje? Tak, Marcinie, od 10 lat. Daję sobie radę. W zasadzie, bo tak, tak, od 10 lat, bo mając 24 lata założyłem właśnie szachusia, w sensie firmę, a działalność gospodarczą, może tak powiedzmy sobie. Chociaż to samo, ale wcześniej na przykład grając w turniejach różnych, to też tam wiadomo, coś tam wpadało na takiemu młodemu człowiekowi, jakieś tam 200 zł z turnieju za jeden dzień. Znaczy ja nie mówię to, żeby się chwalić, tylko też mówię w taki sposób, że takie możliwości fajne były dla młodego człowieka, to też super sprawa na jakieś tam swoje wydatki, gdzie jeszcze się sam nie utrzymywałem. Powiedzmy tam w okresie, nie wiem, nawet jako 10-latek czasem coś się wygrało. Bo to tak też bywało. Może 10 lat w moich czasach to chyba jeszcze nie. Ale 12 lat to już coś tam wpadało. Fajnie, fajnie. Fajnie sobie radzimy. Tak jest, White. Super sobie radzimy. No ale paruje, tak. Znaczy paruje nas bardzo wolno, albo i w ogóle niektórych, niestety. A właśnie, zerknę w ogóle na koniec tabeli. No tak, tutaj 286. No niektórych nie sparowało, niestety. Cóż zrobić? No dużo nas, za dużo nas, dlatego. Dlatego też pewnie się tak dzieje. Ile mam lat? 34 skończę w tym roku. Jestem rocznik 87. Ale cały czas czuję się na te same 20. No czas tak szybko zleciał, jeszcze pamiętam niedawno, jak miałem te 25 lat. Po 25, jak się kończy 25 lat, to chyba ten czas leci wtedy najszybciej w górę, nie? Do 25 to tak ten czas tak swobodnie leci, powolutku. Potem strzela, nie wiadomo kiedy już masz 60, o ile dożyjesz. Tfu! No dzięki, dzięki White, fajnie, miło to słyszeć. No i co? Mamy więcej czasu sobie pogadać w tym momencie. Po 40 się zaczyna gnić? Słuchaj, po 40 to się życie dopiero zaczyna. O ile ty masz, nie wiem ile sito ty masz lat, więc może przeginam tutaj z moim stwierdzeniem. Mi czas już od 18 zapierdziela. Jak nie wiem, no możliwe, jak robisz coś fajnego w życiu, to może tak być. A jak ktoś bumeluje, tak jak ja sobie bumelowałem nieco, no to może być inaczej. Nie wiem, czy z nim zagram. Nie mam pojęcia. Nie mam parcia absolutnie.
Najszybciej traci czas na kilka tygodni przed maturą. A to też prawda. Powodzenia, jeśli zdajesz. O obronie skandynawskiej materiał na pewno nagram. Z tymi debiutami właśnie chcę zrobić wszystkie takie podstawowe debiuty w miarę powierzchownie, żeby to było w miarę przystępne, ale to wymaga czasu. Więc proszę serdecznie o cierpliwość. Coś mówiłem o drugim turnieju. Tak, o godzinie 19 będzie drugi turniej. Playerly, gramy sobie też 5 plus 2 na czeską tym razem. I po tym turnieju zrobimy sobie tak 15 minut przerwy i potem dam znać na streamie, odpalimy drugi raz streama. Będzie mógł zagrać każdy, podam linki, spokojnie. No cóż, a tu czekamy. A w ogóle chyba będę musiał pociąć ten film na YouTube, bo to nie da się oglądać przecież, jak sobie tylko gadamy, nie? Klub Play, już wam piszę. Tak się to nazywa. Wejdźcie sobie na Facebooka, czy też powiedzmy na YouTube do... Tu macie też wywiad ze mną, jak ktoś chce posłuchać. I tam na pewno znajdziecie odnośniki. Na Czescomie nie mam klubu założonego, tylko na Lichess. Zadania na przetrwanie, czy nagram? Nie wiem, zobaczymy. Na razie mam materiał na zadań nie na przetrwanie, ale z Czescoma zrobionych. Troszeczkę mam tych zadań i zobaczymy też, jak to się przyjmie później. No niestety, ja też, słuchajcie, czekam cierpliwie na przeciwnika, nic nie ma, niestety. Niestety. Nie przemyśleliśmy sprawy właśnie z tymi klubami. A, ktoś tu gra. Kocisty smok. Z Maćkiem, czyli Maciek tu walczy w szeregach szachusiowych. No i superancko. Kaczmaro nagrał, to tak. Zgadnij, od kogo Kaczmaro nauczył się skandynawski. My się z Kaczmarem znamy już prawie od dziecka. Do jednego klubu chodziliśmy. Nie paruje, Adamie, no tak. Mnie również, jeśli to jest pocieszające. Na przykład, słuchajcie, tych twórców na YouTubie się pojawiło troszkę dużo, fajnie, to jest też dobre. I tam na przykład słyszę takie komentarze, no, że robisz te same analizy, to już jest nudne, coś tam. Oczywiście mnie to ani ziębi, ani grzeje, ale myślę, że każdy człowiek, jak przeanalizuje tę samą partię, to zawsze inny punkt spostrzegania jest. Zresztą, tak tylko chciałem to sprostować lekko, a nie się tłumaczyć. Tak, już mówiłem, jestem rocznik 8-7, komornik. Pytanie mam, a ostatnio nie zdążyłem zadać. Chciałbym się nauczyć obrony królewsko-indyjskiej i poanalizować jakieś partie arcymistrzów. Czy znam jakichś topowych zawodników, którzy są specjalistami w tym debiucie, bo chciałbym przeanalizować partie dla siebie? Tak, bardzo dobre pytanie, odpowiedź jest prosta. Super specjalistą Ilija Smirin, polecam, Ilija Smirin. Timur Rajabov, Edward Gufeld, to bym tak zaczął przede wszystkim od tego. No, Gary Kasparow grał świetnie, a z tych współczesnych to jest Nakamura na pewno, no i Rajabov wspomniany wcześniej. Ale zacząłbym od Gufelda. On fajnie tłumaczy w swojej książce. Ilija Smirina bym też poanalizował. Siedzisz, matuj, siedzisz dwie pary. No właśnie. Kurczę. Nakamura grał królewsko-indyjską i to naprawdę bardzo dobrze grał. Smirin jest tak aktywnym szachistą, ale według mnie fantastycznie to rozgrywa. Fantastycznie. Witam cię, smoku. Witam cię, Mr. Secret. A ja zapytam, jak analizować partię z silnikiem
i w jaki sposób. No właśnie, często to pytanie się zadaje. Ja spróbuję na to pytanie odpowiedzieć w jakimś filmie swoim, bo bardzo często zadajecie. To jest bardzo trudno odpowiedzieć. Znaczy, prosto mogę to pokazać, jak robić, ale nie wiem, czy to spełni wasze wymagania, jeśli chodzi o odpowiedź. Ale spróbuję coś takiego zrobić. Bo to tak w jednym zdaniu ciężko powiedzieć. O jakim debiucie? El Shada? Dobrze przeczytałem? No, cześć, kapitanie Spencer, witam cię. Tutaj właśnie Kacprze i Smoku wiadomość, o 19 będzie drugi stream, po tym turnieju zrobimy sobie tak kwadransik przerwy i o gdzieś 18:45 wystartuje drugi raz ze strumykiem. O, mamy zawodnika, bo później będziemy grać w turniej playerni. E-pluszak, proszę bardzo, E4. O, miałem nie grać swoich debiutów. Nie mogłem się powstrzymać. Francuska? Nie poszła francuska. G6 jakieś poszło. H4 chyba, co? Na przeciwnika. Tym bardziej jak skoczek zagrał tutaj. Lecimy, H4. To są takie upierdliwe ruchy. Dobra, H6. Zamknijmy tę pozycję. Ok, i tutaj się ładujemy. Oj, się robi ciężko. Wszystkie figury w grze, tutaj nie. Przeciwnik napiera. Zobaczcie, jaką bombownicę tu ustawił. Nie zrobię roszady w ogóle. Tu się będę przebijał. No D5 uderzę za chwilę. O, straciłem piona. Świetnie. Ale się wieża otworzyła. Szukajmy plusów. O, tak naprawdę ta strata piona była słaba dla mnie. Tym zbijmy, otwórzmy tutaj do króla dojście jakieś. Co? Schodzę, no tak, wierzę tutaj. Sprytnie, sprytnie. Trzeba przyznać. I robi się u mnie nieciekawie. Ale idziemy tak, żeby się wbić tu. Okej, Smoku, nie ma sprawy. Tu kapitan Spencer da radę. Ten taki szachista. Fajnie turniej, tylko Kacper grał na czas w pozycji król i skoczek na króla i pionka, gdzie ja miałem króla i pionka. A jeżeli ten pionek był bandowy, czy inny pionek? Jeżeli nie bandowy, no to słabo trochę. Grasz, ekstra. No to co? Lecimy chyba po jakość. No i jakość trzeba wziąć. Bez dwóch zdań. Odstraszymy, skoczka zbije. Król stoi nietypowo. Zobaczcie, ta wieża zaraz wchodzi do akcji. Jak to fajnie stoi. Ta wieża C2 stoi bardzo fajnie. Nietypowo. I tutaj zbijmy. To tak. Szacha nie ma. Zbijam, będzie musiał wrócić. No i wieża E2. Wykorzystajmy przewagę jakości. Zbijmy tutaj i skoczkiem zagramy sobie na D5. Chociaż poczekajcie, tutaj zbić mogę? Chyba mogę. Tak, mogę zbić tutaj, wymienić hetmany za chwilę. Zaraz, tutaj dostanę. O tym zapomniałem, ale skoczek wejdzie na D5 i też król będzie miał problemy. Miejmy nadzieję. Czasem w rezerwie. Wiecie co, no powtarzam, że to jest pierwszy raz taki turniej. No nie przewidzieliśmy tego, że przewaga w drużynie może mieć aż takie znaczenie w parowaniu, jednak może. I cóż mogę powiedzieć, no następnym razem wykombinujemy coś innego, tak?
żeby to grało wszystko jak należy. Na ten moment no, nic nie poradzę więcej. Czekajcie, tutaj. Tak, tu wygrywam. Nie zbił. To idziemy tam. Tu grozi szach. Muszę dać szacha, te pionki. A tutaj tak zagram. No właśnie, pionki. Zapomniałem o pionkach. No muszę tak zagrać jednak. O, lecę do góry królem. Debiut Elszada, Kramnik Dubow. Właśnie nie wiem, co zagrać teraz. Tu mam też szacha, tam. Dobra, zbił. Jak to wygrać? Muszę sobie zadać pytanie. Goniec już mi nie wyjdzie. Wyjdzie. Tutaj, ale tutaj. Mam 30 sekund. Dobra, zdążyliśmy. 5 partii za tobą. Okej. Okej, Adamie. No sorry, że tak wyszło. No nic na to nie poradzę. Mamy 12 minut do końca. No i słuchajcie, 406 punktów przeciwko 349. Świetnie. A, to z tobą grałem, pluszak. No, no tak, tam w debiucie w ogóle nie wiem, co to było, te E6 i G6 przede wszystkim, to takie dziwne trochę było, ale tak, ustawiłeś tam taką fortecę, prawie nie do przebicia, ale jednak się udało. Okej, okay, jakaś jedna partyjka może jeszcze wleci, słuchajcie. Oby, oby, oby. Cisza na streamie, moi drodzy. Skupienie. Skupienie. Ocigorint 07, 25 punktów. No proszę, proszę. Pięknie. Ja myślę, jeszcze raz podsumowując, jakby były na przykład 4 kluby, to chyba nie byłoby z tym problemu, że trzeba by było czekać na partię. Wydaje mi się, że można byłoby szybciej grać. Może coś takiego zrobimy następnym razem.
Zobaczymy. Jeszcze smoku, a propos Bydgoszczy, nam przesunęli turniej w Poroninie na 22 maja. Więc teoretycznie do Bydgoszczy, no tak, trzeba było specjalnie podjechać. I nie wiem, czy to zrobić. O, z kościstym smokiem gramy, to może rewanż się uda. Zobaczymy. No, zagrajmy swoje takie obronę nowoczesną. Zobaczymy, jak tutaj przeciwnik reaguje. No to teraz to już taką obronę pirca trochę. Na pewno dobrze zareaguje. Skoczek G4 mogłem chyba zagrać szybciej teraz. Teraz zagramy skoczek G4. Jeżeli H3, to tam. No to tak, F5. Niech sobie stoi. Nie ma tak trochę zejść z teorii zawodnikiem, prawda? Ciśnie tutaj na mnie, ciśnie. Wziąć piona? Chyba wziąć. Chyba trzeba nawet. Nawet za tego gońca mogę spróbować czasem trzasnąć. Może tak? Tam postraszyć. Tu się chyba trzyma. Zagramy tak. Jak skoczek tutaj wybije do końca, to my jakieś tam zrobimy opcję. Wiecie co? Ja chyba zbiję tego gońca. Nie, tak zagramy. Nie muszę bić tego gońca. Oczywiście on może zagrać tak i zbić mi wieżę. To w dobrej wersji odbije pionkiem z E. Tutaj chyba pionkiem zbijemy. Okej. Okay. Tutaj tradycyjne wybicie to jest taki klasyk klasyków w obronie królewsko-indyjskiej. A już smoku właśnie jak mieliśmy mieć ten turniej, to już miałem dogadane z kumplem, że jedziemy. Że jedziemy do Bydgoszczy. Tak specjalnie, żeby tam jechać. Ja jeszcze się zastanowię i mocno porozmawiam z wyrocznią moją w domu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, tu się trzymamy, tutaj grozi. Tutaj wybicie to tak. Według mnie pozycja czarnych jest tu bardzo, bardzo dobra. Tak uważam, zdania nie zmienię. Jakość mniej, ale pionki jakie tutaj stoją. Goniec czarnopolowy, to będzie miało przyszłość. Oczywiście tutaj trzeba też umiejętnie pograć. To nie jest tak, że to się tu już łatwo wygrywa, bo nie. Ale szacha mogę dać. Pytanie, czy mi coś to da. No właśnie. To jakiś szach na H8 to chyba zbije i gram tu. W ogóle figury bardzo dobrze mi króla kontrolują, bronią. Okej. Okay. Nawet chyba tak, słuchajcie, dla bezpieczeństwa sobie już zagramy. No wrócę tutaj. Planuję jakoś tego skoczka. Może wieża B8 i tutaj grozi bicie. Już nie grozi. Przerzućmy w prosty sposób skoczka. Okej, okay, tutaj jest na B2 strzał. No tam król oczywiście gdzieś ucieka, ale go zaraz złapiemy, a tu mogłem zbić w sumie. Ale przeciwnik ma też mało czasu, to też się liczy. Dobra, mamy rewanż udany, 6 minut do końca. Punkty zdobyłem, moi drodzy, zdobyłem. No i czekamy, zobaczymy, czy kogoś nam sparuje. Akademia Szachowa gra moją pułapkę, zobaczcie. Z kościstym. Tutaj jest strzał na F7. Jest czy nie jest?
Nie, chyba nie jest właśnie, bo tutaj już król może zbić i tego potem może zbić. Czy ja czegoś nie widzę? No, oczywiście jest tu jakaś ta pewnie rekompensata, ciężko mi powiedzieć. Tutaj skoczek. Król? Nie wiem. Nie wiem, czy on coś tutaj dostał za to. A, wieża pada. Świetnie, ale ładnie wymyślił. Dobrze. No, miniaturka się udała. Znaczy, w sensie, to nie jest jeszcze koniec partii. To nie jest już koniec partii, ale... Kościsty smok z jaką grę siłą? Ciężko mi powiedzieć. No, Mister Akademia Szachowa mat. Proszę, proszę. Trzeba szybko grać. A, stachista, to ty jesteś. 297. No to już mamy odpowiedź, z jaką siłą gra. To może ja nie będę tutaj o tej partii za dużo mówił. To sobie chłopaki tam dograjcie spokojnie. My mamy jeszcze tutaj 4,5 minuty do końca. Słuchajcie, oficjalnie już mogę powiedzieć, że zwyciężyliśmy w pojedynku klubów. Już przewaga jest ogromna, 60 punktów około, więc na pewno tutaj mamy zwycięstwo w kieszeni. Tym bardziej, że 4 minuty do końca turnieju pozostały. Jest dobrze, no już muszę wam z góry podziękować. Nieparowani są zawodnicy z przeciwnych... Aha, z przeciwnych klubów. Z tych samych klubów na pewno nie są. Z przeciwnych... No tak, ja wiem, o co chodzi. Wiem, o co chodzi, wiem, o co chodzi. Dave, ja wiem o to, że wiem o tym, że niektórzy z was nie zagrali. No wybacz, no nic na to nie poradzę. To musimy po prostu uskutecznić, jakoś poprawić następnym razem te zawody. No i na pewno to zrobimy. Ja słuchajcie, sobie nawet pauzę już kliknę, żeby nie grać już z nikim, nie zajmować miejsca ewentualnie, może ktoś tam zagra. Bo już mamy 3 minuty. 19 punktów, 40 minut czekania. No właśnie, wiem, Jarosławie. Kurczę, Felek. Do takiej sytuacji przynajmniej już nie dopuścimy. To może być pocieszające. A myślę, że nie zmarnowaliśmy dużo czasu. Turniej trwał niedługo, bo półtorej godzinki. Więc mamy już jakąś naukę na przyszłość. Myślę, że to zaprocentuje. Nie spodobał mi się ten fragment z ostatniego tekletuzy, jak się powiększyłeś i krzyczałeś. A, że się spodobał. No, czasem coś mi szalonego do głowy wpadnie. Kiedy rewanż? Nie wiem. Nie wiem, zobaczymy, bo na pewno nie będzie rewanż w tej samej postaci, gdyż dwa kluby, dysproporcje duże będą w zawodnikach, więc to trzeba na jakieś cztery kluby zrobić. Minimum cztery kluby. Trzy, no cztery raczej. A też nie wszyscy zagrali. No właśnie, tutaj... No właśnie, to jest ciekawe. Można następnym razem wybrać po 50 osób z każdego klubu, wtedy kto pierwszy, ten lepszy. Wiesz co, Kocichowski, ale to nie przejdzie, bo tutaj nie ma ograniczeń. Nie da się tego zablokować raczej w pojedynku klubów. No i fajnie, Jarosławie, dzięki za pozytywny komentarz. Cóż, moi drodzy, tutaj nam się już fajnie kształtuje tabelka za chwilę. Kacper wygrywa turniej indywidualnie. Kościsty smok. Zobaczcie, dwóch zawodników na czele, a mimo wszystko nasza drużyna wygrywa mecz. To znaczy, że pozostali świetnie zagrali. Ale się zrymowało. Także wiecie, no dobrze, nie tylko liderzy muszą robić punkty. No tak, digital, masz rację. Wnioski wyciągnięte i heja. Dobra, myślę, że tu już można dołączyć, bo w minutę nie paruje nikogo. Tak jest.
Pozdrowienia dla wyroczni. Dzięki. Moja wyrocznia jest kochana. Pozdrowie, oczywiście. No dobra, 9 sekund. 9 sekund. Ładnie, 10 punktów, świetnie. No i oficjalnie mamy już, moi drodzy, wyniki. Tak jest. Średni ranking turnieju 1568, rozegranych partii prawie 600, moi drodzy, wykonanych ruchów prawie 40 tysięcy, wygranymi białymi 48, wygranymi czarnymi 46, remisów 6%, berserków 28%. Fajne statystyki w ogóle, na liczesie mi się to bardzo podoba. Ekstra, pewnie jeszcze więcej jest fajnych statystyk, można pogrzebać. Dobra platforma według mnie do gry na turnieje. Bardzo, bardzo ciekawe to było wszystko. Dzięki serdeczne za udział.